W tym module zatrzymamy się na chwilę, aby móc zastanowić się nad wyborem zagranicznego hostingu. Dla mnie taki wybór jest dosyć problematyczny, gdyż niejako wskazuje konkretną firmę, mówiąc, a właściwie sugerując, że jest to najlepsza platforma do tego, aby zainstalować WordPressa na serwerze współdzielonym. Automatycznie podkreślam, iż nie jest to kurs poświęcony wyborowi hostingu pod WordPressa, czyli nie będziemy zagryzać się w szczegóły techniczne. Nie będziemy omawiali tego, na co szczególnie zwrócić uwagę podczas takiego wyboru, ale oczywiście przyjrzymy się danej ofercie na stronie internetowej. W tym miejscu chciałbym również zdjąć z siebie pełną odpowiedzialność za wskazanie konkretnej firmy i częściowo przenieść tą odpowiedzialność na platformę WordPress.org, która sugeruje czterech dostawców, a znajdziemy ich w sekcji hosting. Jest to firma Bluehost, Dreamhost, Flywheel oraz SiteGround. I w tym miejscu chciałem podkreślić, iż jeżeli uda Wam się zainstalować WordPressa gdziekolwiek, na jakimkolwiek serwerze współdzielonym, to oznacza, iż poradzicie sobie prawdopodobnie wszędzie. Wynika to z tego, iż te firmy posługują się podobnymi narzędziami. One różnią się głównie wyglądem, jak i rozmieszczeniem kluczowych elementów, ale generalnie schemat działania jest ten sam podczas instalacji WordPressa na serwerze współdzielonym, czy jest to instalacja automatyczna, czy też z ręcznym tworzeniem bazy danych. A ja chciałbym się jeszcze zatrzymać na chwilę na tej stronie i zobaczyć, jakie informacje możemy tutaj znaleźć w odniesieniu do tych czterech firm. W przypadku Bluehost możemy tutaj przeczytać, iż dysponuje on panelem sterowania, który skupiony jest na WordPressie. Super sprawa. Oprócz tego, znajdziemy tam instalator WordPressa, czyli możemy go zainstalować właściwie jednym kliknięciem. Darmowa domena, i oczywiście dostęp do FTP i konta mailowe. W przypadku DreamHost i Flywheel nie znajdziemy tutaj właściwie żadnych konkretów, tylko informacja o doświadczeniu danej firmy. I przejdźmy do SiteGround. I tutaj znajdziemy już troszeczkę więcej informacji. Po pierwsze jest to Instalator, Zarządzanie Update'ami, Dostęp do WordPressa z poziomu linii poleceń, Integracja z Gitem, Serwer Cache na bazie Engine XA. Dyski SSD, PHP7, Content Delivery Network, HTTP2, jak i ochrona praktyczna przed typowymi hakami. Jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat konkretnej firmy, to możemy przejść do dedykowanych wątków na forum wordpress.org i w tym celu klikamy w tym miejscu. I w przypadku SiteGround są to cztery strony poświęcone tej firmie. No, w przypadku Frywheel właściwie nic. Tutaj aż 36 stron, a w przypadku Bluehost 63 strony. Ja ze swojej strony dodam jeszcze tylko tyle, iż jeżeli chodzi o najtańsze plany abonamentowe, to z reguły spotkamy podobne oferty niezależnie od firmy. Ważne jest to, aby firma była rekomendowana i powiedzmy poważana w społeczności WordPressa. A ja, aby zawężyć ten wybór do dwóch firm. Przyjmę teraz niesłuszne kryterium, mianowicie kryterium finansowe. I tym kryterium na pewno nie powinniśmy się kierować w momencie, w którym zakładamy WordPressa w celach biznesowych. Ale ja z racji tego, iż chcę pokazać w jaki sposób zainstalować WordPressa na serwerze współdzielonym, na samym początku przyjmę to kryterium, aby wyeliminować dwie firmy. I przejdę do Bluehost, Dreamhost, Flywheel i SiteGround. I tak, po przejściu na Bluehost widzę, że cena to niecałe 3 dolary za miesiąc. W tym mam darmową domenę, certyfikat SSL, instalator, który pozwala nam zainstalować aplikację za pomocą jednego kliknięcia oraz wsparcie. W przypadku Dreamhost mamy również dostęp do takiego instalatora, a cena to niecałe 8 dolarów za miesiąc. I właściwie więcej informacji tutaj na razie nie znajdziemy. Trzeba byłoby troszeczkę głębiej kopać. Dobrze, przejdźmy do Flywheel. W tym przypadku widzę, że muszę przejść do strony pricing. I jest to 15 dolarów za miesiąc. No dobrze, zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja w SideGround. Niecałe 4 euro za miesiąc, a to oznacza, iż w moim przypadku przyjrzę się bliżej ofercie Bluehost i SideGround. I tym będziemy zajmowali się w kolejnej lekcji.